Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Drużyna Lechii Gdańsk zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Spójrzmy na skład Lechii Gdańsk. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż 5 pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli ustawienia, szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z 3 napastnikami. Realizator prezentuje nam teraz 11 Górnika Zabrze. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Gdańska Lechia miała w swojej historii kilka poważnych zawirowań. Fuzję z Olimpią Poznań i Polonią Gdańsk, ale wyszła z tych kłopotów obronną ręką. 20 lat temu wiele klubów przeżywało podobne problemy. Równie pokręconą, ale zakończoną happy endem historię mają choćby Pogoń czy poznański Lech. Na szczęście wygrały zapał i miłość do piłki. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Maciej Gajos. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi. Świetne podanie, będzie miał okazję. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dobrze się tu teraz stawia. Górnik Zabrze oddaje piłkę. Jesus Jimenez oddaje piłkę rywalom. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Maciej Gajos. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego. Szukają luki. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. No, gdyby to wpadło, mielibyśmy Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Gol! Lechia wykorzystuje szansę. Trochę pomysłu, trochę przebojowości i proszę, są efekty. Gdańscy kibice zachwyceni. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić.
2-0. Gramy dalej. Jesús Jiménez. Był tam faul na zawodniku Górnika, ale mamy zastosowaną korzyść. Piłkę ma Jesús Jiménez, ale strzał zablokowany. Zawodnicy Lechii dominują pod względem posiadania piłki. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Teraz musi! I udana interwencja. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Dobre wycofanie ze skrzydła. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Zagrywa teraz krótko. Piłka wraca do środka. Jarosław Kubicki. Ładnie teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu. Erik Janża. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Lechiści ładnie przesuwają się z piłką w tej akcji, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Uwaga, teraz Jesús Jiménez. Lechia rozpocznie wrzutem z autu. Malocza. Kubicki. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Flavio Paixón to dzisiaj pierwszorzędna postać swojego zespołu, co udowadnia pokazana przez realizatora grafika. Robi dokładnie to, czego oczekuje się od napastnika. Na grafice widzieliśmy, że nie daje bramkarzowi spokoju celnymi strzałami. Jeden z nich oczywiście zakończył. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Jesús Jiménez. Malocza. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie rywala. Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. Dobra decyzja, indywidualna akcja może tu coś zmienić. No i nawet nie drgnął bramkarz, był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych.
Górnik Zabrze przesuwa się z piłką. Dobrze to wygląda. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Jarosław Kubicki. Maciej Gajos. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Ha! Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Z piłką Alassana Mané. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki. Był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Flavio Paixão. Ale teraz podciągnął Flavio Paixão. Kolejne metry, gładko zdobyte. Maciej Gajos. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. I mamy bramkę! Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Mané. Piłkę ma Jesus Jimenez. Ryzykownie, ale skutecznie. Flavio Paixão jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają 4 bramki przewagi. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. I po tej bramce jest 4-0. Wymieniają teraz piłkę cierpliwie, ale szybko. Szukają błędu w defensywie. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Gajos. Maciej Gajos. Aj, piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Będzie zmiana w składzie Lechii Gdańsk.
Została jeszcze tylko minuta. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. Jacku, może w kilku słowach podsumujesz grę Flavio Paixão. Dzisiaj widzieliśmy koncert tego piłkarza, prawda?